wiele jeszcze przed nim. Czy ty też podpisałabyś się pod tymi słowami swojego kolegi siatkarza? Mamy chwilowe problemy w włączeniu z karpaczem, ale liczymy, że szybciutko się uda to nadrobić. Natalia jest teraz w Karpaczu na zgrupowaniu, gdzie zaczęła pierwsze właśnie przygotowania do przyszłorocznych igrzysk. Także dziś jeszcze świętujemy oczywiście te sukcesy jeszcze tegoroczne, jeszcze z tego sezonu, który był dla niej ogromnie, ogromnie udany, bo przypomnijmy, że poza srebrnym medalem Mistrzostw Świata zdobyła też 3 złote medale Mistrzostw Polski, halowy rekord Polski, rekord życiowy na stadionie 49-48. To drugi wyjątkowy, drugi najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki na 400 metrów. Szybsza była tylko legendarna Irena Szewińska. Mamy sygnał, że Natalia jest z nami.